Dzień dobry, witam YouTubka bardzo serdecznie. Przypominam, ała, lajeczku, komentarzu, subskrypcji, dzwoneczku. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda, wszystko jest w opisie. A teraz grajmy i kontynuujmy opowieść pani Masako. Zakończmy da jej zemstę. Masako, co się stało? Niejaki Kadziwara zebrał tych, którzy zabili moją rodzinę. Jego imię jest na liście. Mieszka w tej prefekturze. Ten mnich wie gdzie, ale nie chce tego wyjawić. Junshin ma dobre intencje. Porozmawiam z nim. Junshin? Junshin? Junshin. Hello, Mr. Junshin. Junshinie, dobrze cię widzieć. Wzajemnie, panie Sakai. Pani Masako i ja szukamy Kadziwary. Wiesz, gdzie jest. Oskarża go o straszne czyny. Nie chcę, by go znalazła. Masako ma powód, by sądzić, że wynajął ludzi, którzy zabili jej rodzinę. Nie zrobiłby tego. To skromny rybak, kochający mąż i ojciec. Musi być zaślepiona gniewem. Junshinie, muszę z nim pomówić. Zgodzę się jedynie na rozmowę. Głowa rodziny. Kurde, łota mi się kończy. Łota, łota. Udaj się drogą na wybrzeże. Chata Kadziwary jest na plaży. Tak zrobią. No i? Ruszymy drogą ku wybrzeżu. Dziękuję za pomoc, mnichu. Pokój z tobą, pani Masako. Nie wiem, co innego mogłeś powiedzieć Junshinowi. Nie chcę mnie nawet słuchać. Jakbym mówiła do skały. Chyba się ciebie lęka. Lęka? Czemu? Bywasz onieśmielająca. Na tym świecie to jest zaleta. Polujemy na podłego okrutnika. Służył naszemu klanowi. Był zdolny i lojalny, ale skory do gniewu. Wybaczaliśmy mu to, dopóki nie przyłapałam go na znęcaniu się nad żoną i córką. Tchórz! Krzywdził swoich bliskich. Pozbyłam o się. Nie. Natychmiast zaoferowałam żonie i córce schronienie w naszym domu. Wróciłem. To tak nie wyzywaj. Już następnego dnia. To niełatwa sprawa. Zwłaszcza jeśli wierzysz, że ktoś się zmieni. No. Tą ścieżką dotrzemy na plażę. Dla niepoznaki zostawimy konie. Musimy uważać. Nie chciałbym narazić rodziny Kadziwary. To pewnie chata Kadziwary. Mongołowie ją znaleźli. Możliwe, że zabili go już wraz z rodziną. Jest taka szansa, że jeszcze żyje. Chodźmy. Dokładnie. Kill them all. Kill them all. Provocation. No. O, tego pana to bym chciał od razu. Ała. Zepsułem. O-o. O, o, o. Au. Nie, nie, F. Przeżyłem. Co ich, tylko trzech było? Tylko trzech grubych. Tylko liedzy po fachu. A mój tam mam. O, o. Co on shotguna ma? Jebany, w tamtych czasach. No byczku, oj, byczku. Pierwszy strzelę. O.
O, i pięknie. Opa, opa, opa. Nie widzę więcej Mongołów. Poszukajmy Kadziwary z rodziną w domu. Ej, śpicie? No nie, nie śpimy. Szukaj chałupkę. Okej. Zwoje tkaniny. Nie tkaniny, jedwabiu. Zwykłego rybaka nie stać na coś takiego. W sumie ta. Masako, ślady stóp prowadzą gdzieś z chaty. Gdzie on tu ślady stóp może widzi? Kadziwara przeżył. No dobra, tam dalej widzę. Jacho. O, Dispir nie gra. Ostrze jest we krwi. Nie wygląda na mongolską broń. To narzędzie rybackie. A to czyje ciała? To pewnie żona i córka Kadziwary. Bałam się, że spotka je taki los. Może zabili je Mongołowie. To gdzie jest ciało Kadziwary? Idźmy po śladach. To jest dobry pomysł. Nie oceniajmy jeszcze Kadziwary. Kadziwara może nie być taki zły. Kadziwara! Pani Masako! Zaatakowali nas! Moja żona i córka! Zamilcz, gadzie! Zabiłeś je! Z miłości! Tak co? Było dla nich lepiej! Chciały tego! Ty wstrętny! Dinie! Zwerbowałeś ludzi, którzy zabili mi rodzinę! Kto cię najął? Powiedz mi, ja zgładzę cię miłościwie, tak jak ty zabiłeś żonę i córkę. Wiem tylko, że on mnie rozumiał. Co to ma znaczyć? Zabiłem dla... Umiesz tylko rujnować ludziom życie. Wpędzasz ich na skraj ubóstwa. Rozbijasz im rodziny. Nie zniosłabym go dłużej. Potrafił tylko łgać. Ale przyznaję, że doprowadziłam go do zguby. Wiem, że Sadao też tak uważał. Spiskowcy zaatakowali pani klan. Z nienawiści. Zorganizował ich samuraj, który żywi do mnie jakąś urazę. Ale nie wiem kto. Znajdziemy go. Co tu się dzieje? Ja nie mam pytań w ogóle. O, misja na 7 minut. Cudownie. Lecimy z drugą ostatnią. Znaczy tak, chyba ostatnią dostępnych z pani Masako. O, a przy okazji mi się tutaj klasztor odblokował, więc będę miał te panko. Boss! Okej, dobra. Dziennik i lecimy od razu na następną misję. I najbliżej będzie stąd. Tak, żółtek tak będzie. Będzie koniec odcinka. Ciach, ciach. Pyk, pyk. Popytkujemy. Jazdunia. No, Maja, już blisko jesteś, żeby 3 dni nabić. Ale lot! Erika wróciła do świata żywych, cieszę się. Tam jest misja. Poszukaj na masakrę na farmie Koshimizu. Farma Koshimizu, trzeba ją przejąć. O! To jest akurat ten ich lider. O tak, byczku. A ja mam ten łuk na maksa ulepszony, no. I on... O Jezu, jaki duży! Opa! To więcej was... O. Ten atak jest cudowny.
bez pary! Czemu oni są tacy duzi, no? Jak to Erka nasmarować i nastroić trąbkę? Nie rozumiem. Ty grasz na trąbce? A masz pod gardło. Ciach, ciach, uratujmy panią. Zawdzięczam ci życie. Idź, dbaj o siebie. To, że grasz na jakimś instrumencie, bardzo fajnie. Wykonaj skrytobójstwo, atakując z góry, nie ma problemu. Temu panu podziękujemy. Ktoś jeszcze? No, ktoś jeszcze. Wtedy pójdę. Uwolnię cię. Led poprzeczny jakiś tu jeszcze. Nigdy nie zapomnę tej chwili. Już dobrze. Keyboardy. Lety poprzeczne, kurde. To poważne rzeczy do mnie mówicie. To jest taka pipa, jeśli chodzi o granie na instrumentach, bo na żadnym nie umiem. Odejdź, kurde. A ten to się zaciął, no. No zaciął się. XD. Wszystko będzie dobrze. Granie na nerwach, tak, tak, to umiem. Myśleliśmy, że farma przepadła, panie Sakai. Czy Mongołowie zabrali klucz do zbroi Gosaku? Nie. Weź go. Jeśli przyjdą Mongołowie, nic od nas nie dostaną. Kos. Widzę, że każdy jest mistrzem grania na nerwach. Zabij mongolskich strażników w ogrodzie. A gdzieś to jakieś tam dokładniejsze miejsce? No tak ciężko, wiecie. Ciężko jest. O, zabij mongolskich strażników w ogrodzie. Gdzie jest kurde ogród? Babcia umie do ciebie doskonale grać na nerwach. Co ty mówisz, że na diecie jestem, a ona wtedy żryj. Masz tu jeszcze jednego pulpeta. Ej, no co jest? O, tu są. Tam są, idziemy ich zabić. Cicharwo,
Tak, tak. Ziemniaczki zjedz, kotlecika zostaw. No co ty, na odwrót. Dziwne babcie macie. Pies. Piesowca. O. Brukoli nie lubisz? Następny, ja uwielbiam. Farma Koshimatsu. Koshimazu. Koshis coś tam. Mamy to. O. Łowią rybki jak my w Minecrafcie. Dobra, i odblokuj się teren. Dziękuję. O Jezu, ile znaków zapytania. Dobra, do pani Masako. Teraz. Przepraszam, nie mogę ci pomóc. Potrzebuję informacji, nie przeprosin. Może rolnicy coś wiedzą. Być może. Panie Sakai, martwię się o nią. Nie tylko ty, chłopie. Junshinie, co to było? Pani Masako kogoś szuka. Jest zła, bo nie mogę pomóc. Tak jak pomogłeś z rybakiem Kadziwarą? Znaleźliście go? Tak. Po tym, jak zabił żonę i córkę. Ależ byłem głupcem. Moja przyjaciółka bywa ostra, ale mówi prawdę. Tym razem naprawdę nie wiem, kogo szuka. Nie obawiaj się. Porozmawiam z TikToka. Dziękuję, panie Sakai. Również za uwolnienie tych ludzi od Mongołów. Możemy zacząć odbudowę. Mają szczęście, że tu jesteś. Bądź zdrów. Dobrze, RK przybliżę ci na siodło. Ale najpierw misja złodziejka. RK dla ciebie siodło. Proszę bardzo. Najdziwniejszy smak lodów, jaki jadłem, to chleb z masłem. Także ten. Chleb z masłem, czy kto pobije? Mamy w Pruszkowie u siebie lodziarnię, która jest najlepszą. Czy farmerzy wiedzieli, kogo szukasz? Zaraz. Z listy. Złodzieja. Pomogę ci szukać. Sama muszę to zrobić. Farmerzy mówią, że odeszli ze zbrojnymi. Najemnicy. Zawodowi zabójcy. To może skomplikować sprawę. Przyda mi się twoja pomoc. Ale dyskretna. Nie ma problemu, babeczko. Mówili, że udali się w kierunku mostu za farmą. To tędy. Dobre. Here we go. No, możemy galopować? Dziękuję. Jest galop? Jest złodziejka. Okradła posiadłość klanu Adacich po ataku.
Zabrała cenne pamiątki i przedmioty osobiste. Cała Mai była wcześniej naszą służącą. 3 lata temu mąż przyłapał ją na kradzieży. O. Chciał kazać ją wychłostać. Stawiłam się za nią. Brzmisz, jakbyś za nią tęskniła. Była moją przyjaciółką. Jej zdrada ubodła mnie w dwójnasób. Tam jest. Z najemnikami. Podejdźmy. Tylko cicho. Wait. Halo, 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 halo. Stream wrócił. Halo, halo. I uwaga, stream wrócił, a na dodatek jest link na czacie do kliknięcia. O, działa, działa. Słuchajcie, o północy jest zawsze reset streama, nie wiem, co was dziwi. Idziemy teraz z buta pomóc pani Masako. Chcę sprzedać wszystko. Czekam tylko tak, na wróciło. Chwilę. Za późno. Sam sprzeda te pamiątki. Zaprowadź nas do nich. Zapłacę, tylko je zostawcie. Nie masz pieniędzy. Mam ten grzebień. Złoty, z perłową inkrustacją. To był prezent. Może być sporo warty. Nie, skróci nas o głowy. Dosyć tego. Pokaż nam pamiątki. Nie musimy przesłuchiwać najemników, tylko ją. Dokładnie tak. Im więcej ich wyeliminujemy, tym łatwiej odzyskamy co twoje. Nie pozwól się dostrzec. Mogą ją skrzywdzić. Jezu, i znowu dreptanie po cichu. To dreptanie po cichu jakoś mi tak średnio się tu podoba. Nie wiem czemu. O-o. Kloce będą po kulkach i po kalamburach. Halo Danuta. Halo Darek. Dareczku. Rip, chyba coś zjebałem. Zepsułem, przepraszam. Tam coś jest. Słyszysz? Nie, nic nie ma. Idź. No to tak zepsułem to, że podszedłem do nich zbyt. Dobra, jakoś pojedzie. Gówno, nie zdradzę was. Upa. Ale ładna jest ta trawa. Kuleczki będą po tym. Po sushi. Zajmę się nim. Okej, czyli już wiem, kiedy mam ich zabijać. Dobrze, zrobię ankietę ziutek. Jezu, burza idzie i to taka ostra, no. Bierze Masako jednego, ja drugiego. Kurwa. Myślałem, że tam kto ma wyjść. Jak powiedziałem, no, że ja jednego, ona drugiego, no. Od nowa, no pojebało. Szotek, ten stream jest do tego, żebym ja opowiadał swoje historie, nie te swoje. No, tup. Szybciej tam tuptajcie. Jest czymś zajęty. Zajmę się nim. No, to już robiłem wcześniej. Ciach.
Pięknie gardło przebite. Idziemy dalej. Dość daleko. Opowiem ci historię. Czas szybciej minie. Była kiedyś dziewczyna, która pracowała w herbaciarni. Wiodła trudny i żmudny żywot. Pewnego dnia odwiedził ją z odległej krainy i zakochał się w dziewczynę. Piękna historia. Dobra, ci odejdą dwaj na bok. Ja czekam na hasło tej Masako, bo to nie ma inaczej sensu chyba. Nie, no i się znowu zjebałem. Kurwa. No nie, jakie nudy na Steamie, sam jesteś nudy. Ta gra jest świetna. Na, idziemy se powoli. Jest czymś zajęty. Zajmę się nim. Ops. Czas szybciej minie. No na pewno. Dobra. Dobra, oni tutaj sobie teraz staną. I co? Jak będą tyłem, to ja mam iść dalej za tamtymi? No bo to ja idę, no bo to... Znaczy sensu nie widzę. Dawał jej prezenty i obiecał, że ją stamtąd zabierze. Ale wkrótce jednak przypomniał sobie swe ślady i zakończył ich relację. Złamał serce dziewczyny. Ta udała się. O! Przebieg. Więc Masako nie zauważył. Okej, taka historia. To zrobimy tak. Opa. O nie, oni są mocni. A ile ich tu się skąd nagle wziąłem? Czek, czek. Pięknie. Easy. Dobra. Kończę to, kończę to. No, chodź tu ty kapeluszu. Kurde, on ma garnek na głowie. Oj, oj, oj. Bomba. Ops. O, O! To byłoby F, ale mam skilla. Dość
Aż mnie otumaniło, no. Ej, oni są naprawdę najcięższymi przeciwnikami do tej pory. O kurwa. Ciach, ciach. Dobra. Dobić. Chcę panią pogadać. Czy ją też Masako zabije? Nie. Muszę pomówić z Mai. Jestem do dyspozycji. Ukradłaś moje rodzinne pamiątki dla tych morderców. Dlaczego zdradziłaś? Nie ja. Ty mnie zdradziłaś. Słucham? Jak mogłaś? Ocaliłam cię. Mój mąż chciał cię wychłostać. Wiedział. Mogłaś odejść ze mną. Słucham? Byłam panią klanu Adacich. A ty złodziejką. Kocham cię. To powiedz, komu służysz. On zabił mi rodzinę. Zabije i mnie. Nie dam mu cię tknąć. Zabiorę cię do rodzinnych skarbów. No dobra, chodźmy. W końcu jakieś konkrety mogą być. Wiemy, że pracujesz dla samuraja. Nie znam jego miana. Nie pokazał mi się. Komunikował się ze mną jedynie listami. Wiedział o nas, pani. Jak? Nie wiem. Powiedział, że wie, co to znaczy kochać panią. Że rozumie mój ból. Masako. Mai była jedyną. Tylko z nią. Martwił się o pamięci. Bał się, że zostaną zniszczone. Pragnie je sprzedać? Mają zaledwie wartość sentymentalną. Nie zarobi na nich fortuny. Więc może wcale nie chce ich sprzedać. Może też ma do nich sentyment. Ja może to syn albo nie, synowie nie żyją. Należały do niego. Pamiątki były własnością mojej rodziny. Tylko ja jeszcze żyję. No właśnie chyba okazuje się, że nie tylko ty, Kobito. Twoje pamiątki są w krzewach, Dinie. Zbierzesz je? Chcę się pożegnać. No i mamy pamiątki. Let rodzinny Adacich. Dziękuję. Gdzie Mai? Odeszła. Dinie, musisz wiedzieć. Ja... Nie musisz mi się tłumaczyć. Zależało mi na mężu. Tak też myślałem. A na Mai... Też. O. Wciąż zależy. Chyba zawsze będzie. Ten, na kogo polujemy, coś do ciebie czuje. Poza moim mężem i Mai nie miałam romansów, ani wielbicieli. O, proszę. Starając się przekonać rekrutów. Nie wiem, kto mógłby zrobić coś takiego. Znajdziemy go. To tylko kwestia czasu. Gdy nadejdzie Dobra. Ta chwila, zapłaci nam za to. Żegnaj Masako. Żegnam YouTube'a. Widzimy się w następnym odcinku. Przypominam, lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, Twitch i zapraszam na Discorda. Także na razie, pa, pa.